choć świsnął wiek mi trochę, przyprószył już skronie. I choć różnie prowadziłem swego losu nić, przed najgorszym jednak dobry Pan Bóg mnie ochronił. Przed najgorszym, czyli w Polsce przedsiębiorcą być, bo się taki przedsiębiorca nieźle nacharuje. Gna od świtu do wieczora, mało zazna snu. Nie dość, że się go czepiają, ze skarbówki szuje, to w pandemii wróg klasowy firmę zamknął mu. Dzisiaj przecież to wróg główny jest Nowego Ładu, choćby mu za dawnych czasów całkiem nieźle szło. Gdy nikogo nie zna z władzy i nie ma układów, jak powinie mu się noga, spadnie wnet na dno. Nie tylko w skarpetkach puszczą, wezmą nawet majtki. Władza w Sejmie dziś posiada większość bądź co bądź. Na majątek już czyhają przeróżne obajtki. Tu przecenią, prawo zmienią, by jak swoje wziąć. Hotel pójdzie za złotówkę, nie przynosi zysku. A gdyby się któryś chciał za tarczą prawa skryć, to w areszcie wydobywczym oberwie po pysku i podpisze każdy papier, byle stamtąd wyjść. Różni goście z Ordo Iuris i Lux Veritatis ostrzą zęby, mając gęby niczym chytry lis. No a przysłowiowy Janusz reaguje na to: bić kłaków, po to przecież głosował na PiS. Knajpa też się nie ostanie przy dobrej ulicy, a to wszystko ma dziś nieźle przemyślany sens. Kto otworzy, to sanepid grzywne wnet naliczy. Ten interes dla niektórych to łakomy kęs. Nie na żartych nań dziś czeka horda suwerenów. Gniew mój budzi, kiedy z ludzi ssają krew do cna. Horda drani nowych panów, ludzi bez sumienia, co w chaosie o mym losie decydować ma. Ja na szczęście z mojej pracy płoda podatków nie płacę. Jak zapiorą pióro, gwoździem swą wyskrobię pieśń. Może w błędzie brak kultury, raczcie mi wybaczyć, lecz mam dla nich zwykły, prosty, ordynarny gest.